coś niesamowitego. No to więc widzisz, to jeszcze byłeś, proszę ciebie, na Piaskach. Tak, no. Ale ja w ogóle nigdy, mimo to, że za tyle lat mieszkam w Warszawie, ja nigdy nie słyszałem o żadnym rezerwacie ścisłym przyrody tutaj na tych Piaskach. Może on niedawno zrobiony, może niedawno. Uczyniony? Może niedawno. No, to nie wczytałeś się tam w treść? No, ja, wiesz, no, te tablice czytałem, informacje. Przepisy? Ale niestety część z tych tablic została zniszczona. No mówisz, że Warszawa taka mała, zobacz w jakim sensie jest wielka. Ile jest rzeczy takich, o których nie słyszałeś, nie wiedziałeś. No pierwszy raz się wiesz, moja noga stanęła w rezerwacie ścisłym przyrody i nigdy bym nie przypuszczał, że taki rezerwat jest na terenie miasta stołecznego Warszawy, ścisły, który historycznie był już znany, że takie siedliska ptaków, które tam występują, nie występują nigdzie w okolicach Warszawy. No to widzisz, Warszawa jest katolicka na 95%, może dzień i noc chodzić, dzień i noc. Wszędzie coś jest do oglądania, bo diaboluki w ogóle papieskie, katolickie, one nie śpią. Jak biegają po tym rondzie Waszyngtona, a za tramwajem, a to w tę manikę, a to w drugą manikę. Biegają, wiesz, do przodu, do tyłu, krzyczą, wrzeszczą. Także czego one się tam w szkole uczą? Jakiego obycia, jakiej kultury? Żadnej. A widzisz, mi o to chodzi. Że oni nie mają obycia, ni kultury, a przecież nie trzeba wiedzy żadnej wciskać, tylko trzeba to, kultura, obycie. Ale wyobrażam sobie, ile musi być siedlisk ptaków i jakichś bardzo dziwnych gatunków zwierząt w tym parku Skaryszewskim, skoro to jest tak olbrzymi obszar. Tak, olbrzymi obszar w parku Skaryszewskim. Nawet tu kot chodził, nawet i w zimie gdzieś tam spod rur wychodził. To różna zwierzyna ma dla siebie kryjówki. No właśnie, i to jest taka tajemnica tutaj tej okolicy, że my nie wiemy, jakie tam gatunki są w tym parku. No, wiesz, ten park, tam jest historia napisana, bardzo stary jest, to więc oni tam ściągali tak, może, z lat 30. nas założony. No. Jedno i mało tego, nie został zniszczony w czasie wojny. No, w czasie wojny, a co tam burzyć? Ale mogły pociski pospadać, prawda? No. Właśnie. Co tam burzyć? No mogły też i pociski. Oczywiście, że mogły te pociski. Mogły. Także widzisz, że coś tam się uchroniło, proszę Państwa. No i to jest może być potajemnie. No. Dla tych, którzy odwiedzają park, to może być potajemna oaza różnych bardzo rzadkich gatunków ptaków. Tak. Tym bardziej, że jest bardzo blisko wody. Oaza. Bo wiesz, ważną sprawą jest woda, prawda, dla ptaków do picia. No. A one mają tamte jeziora na terenie parku. Tak, oczywiście, Także widzisz, Warszawa ma dużo osobliwości ciekawych. Bardzo. Bo prawosławie tutaj nie istnieje praktycznie, a ci coś widzisz, jak sam powiedziałeś, że Chrystus woskresie, to przecież samego rana i koniec. I niedziela, i potem po śniadaniu, które mają o 5 rano, potem są zmęczeni, śpią cały dzień. Także prawosławia tu nie ma, natomiast te diaboluki katolickie to latają. I teraz tak, proszę ciebie. Diaboluki katolickie współpracują z tymi robacznicami, z tymi Żydami. Ja ci coś powiem. Pół roku temu w muzeum na Anielewicza było otwierany był festiwal filmów o tematyce żydowskiej niezależnej. No i tam przy otwarciu ten facet, proszę ciebie, proszę państwa, i niespodzianki będą dzisiaj, i cały szef jest z fabryki wódki, koneser, wiesz. I to ludzie już myśleli, że wódką będą częstować przynajmniej, coś tam będzie. Słuchaj, nic nie było. Ale o co chodzi? Ludzie, którzy wchodzili, widzieli tam z jednej strony, na dole, takie socjeterki, naczynia, stoły białe, że strasznie coś tam dużo miało być zastawione, ale to okazało się, że to było dla wycieczki żydowskiej. No i tam nikt z naszych tam nie szedł, bo to tak głupio było, jeżeli ta babka witała przy wejściu, podając rękę, i Anita mówi, i co ja mam jej powiedzieć?
że co? I nikt tam z naszych, ale ten Wiesio, proszę ciebie, z Londynu, głupi Wiesio, w las. I myśmy go widzieli, patrz, Wiesio tam jest. I tam się najadł i przyszedł na ten festiwal i potem poszedł. No, ale on powiedział, patrz jak oni kłamią, że on nie będzie tu inicjator, nie przyszedł na jedzenie, tylko na rozpoczęcie festiwalu filmów żydowskich, niezależnych, wiesz. I dzisiaj, proszę ciebie, też zastawione może jeszcze bardziej na tej dobrej 56, bo te stoły ogromne i ludzie wychodzili, studenci, no to patrzą, co to za jakie jedzenie tutaj, nie? A ci od tych świateł, ja mówię, a co to jest? A oni mówią, no jakaś kolacja chyba będzie, ale i nikt nic nie powiedział, co i jak, dlaczego. To więc mówi ci, albo od Komorowskiego, albo od Kaczyńskiego. Tak, bo no, i tyle. Dla komitetu wyborczego. Bo co takie, co oni nie mają gdzie tego organizować? Przecież to ludzie wychodzą, jest do 19, wchodzą na te stoły i do szatni i po prostu jednym wyjściem wychodzą, drugim wyjściem wychodzą przez te stoły, tam już jeździ to gorące, bo oni tam już wkładali i z drugiej strony było widać, że już zaczęli ludzie wchodzić, ale co i jak i z jakiej okazji to nikt tego nie wie, bo to jest wszystko, wiesz, kto się tam, wiesz, żywi, no. Wszystko nie po Bożemu. Jezus powiedział, jak przyjęcie robicie, zapraszacie, to biednych i ubogich zapraszajcie tak, aby nie mieli się czym wam odwdzięczyć. A tutaj wiesz, na styl taki pogański i to co mówię, że tutaj nie ma ani prawosławia i nawet i katolicyzmu nawet nie ma, bo i katolicy potrafią być gościnni. To jest na styl tak, jak to jest pałac tutaj w Warszawie, rotunda marszałkowska, kultury Stalina i Lenina, ateistyczny. To jest tak, żeby się ktoś tam nażarł, jakieś tam rodziny, może od Komorosia albo od Kaczyńskiego i oni czują się lepsi. No i tyle. Nażrą się jak te świnie i pogadają. Tam nie było żadnej sceny, bo może coś tam z taśmy będzie przygrywało i tak dalej. Ale to takie głupie jest, że ludzie wychodzą przez te stoły i co to, ale ogromne te stoły, białe takie, wiesz. I sporo tych siedzeń, chyba ze 20 parę siedzeń dookoła stołu, krzeseł. To przecież jest i tak na bruku, ale to ładnie jest zrobione. I te światła w górę, fiolety takie, wiesz, to. Nawet mi się czytało w internecie, w Buwie, ale tam nic nie było. Bo to jest jakaś, pewnie firma robi, wiesz, obca. Ale po co to oni zrobili tak jakoś? Dziwnie. No widzisz, takie, wiesz, ateistyczne, katolickie, różne takie, co w Boga nie wierzą, o 12 w nocy będą żreć i dzień nie ma końca. A ta Anita głupia pyta się, ja telefon zawsze wyłączam, żeby ona nie dzwoniła, bo ona głupie pytania zadaje. O, tak jak z tobą wtedy rozmawiała. Widziałeś? Ona ciągle po 10 razy się pyta. Ja mówię, tu jest biblioteka i tu w ogóle, to jak powiesz półszeptem słowo, to się wszyscy oglądają. A więc trzeba byłoby wyjść i to gdzieś tam dobrze na schodki, żeby tak, no, jak mam z wariatką rozmawiać. A daję jej SMS-a, stoły zastawiają, a teraz już wchodzą. A jak ona nie zareagowała, no to co jej tam chodzi? Durnowata. No. Także proszę Państwa, podobnie jak i u tych Żydków, takie pokręcone to z brakiem gościnności, tak samo i dzisiaj, pokręcone to z brakiem gościnności, bo gdyby ktoś wiedział, że może się gdzieś tam wkręcić, to może byłoby milej, ale jak on by się wkręcił, a potem by go mieli wyprosić, no to przecież wiesz, to lepiej tam się nie wkręcać. No i nie wiadomo kto i co to robił. No, o to chodzi. A te szatniarki, ona tam, ta jedna szatniarka nie miała, oczywiście, że nie miała zielonego pojęcia. No, a niech spieprza do domu, dumna baba. Taka młoda z tych ząbek, czy skąd ona tam dojeżdża, to taka, zielonka. Jedzie pani zielonka. Ta, ona taka inteligentna, ale dzisiaj nie była.
A to dobra, bo mu się strasznie. Także ty idź spać, bo jutro musisz ten, tak, tak. Odśnieżać ten blok. Przecież to tak napadało. Nie, ja jeszcze jutro może uruchomię z rana, wiesz, ten komputer, bo to 2 godziny się uruchamia. No to dobranoc. Dobranoc, przynanoc, 2 pączki. O życzenia tobie składam, żebyś ze mną pojechał na grób Chrystusa, żebyś był zdrowy, bogaty z okazji no. Chrystus Woskresy. A zaraz, żeby ze mną na grób Chrystusa udało nam się jeszcze w tym roku pojechać do Rennes-le-Château. We dwójkę. To i właśnie Chrystus Woskresy. No oczywiście zdrowia tobie życzę, ponieważ zdrowie jest najważniejsze. Pieniędzy też ci życzę. Sprawy duchowe. Nie, ale pieniędzy też ci życzę. No to potrzebne pieniądze przede wszystkim. Sprawy duchowe. No i towarzystwa ciebie. Dobrego, żebyś miał dobre towarzystwo. No. Towarzystwo się dobiera. Przecież wiadomo, że się nie bierze. Jakieś chamskie twarze. No i powodzenia są. Nawet. Na wernisażach są chamskie twarze. Trzeba uważać. No. A ty jeszcze tobie życzę, żebyś był zadowolony z tego miasta. Także żebyś z Warszawy, bo ona jest bardzo, bardzo prowincjonalna. Żebyś był zadowolony z tej Warszawy, która okazuje się, że jest tą wielką dziurą. No właśnie, taką. To widać było dzisiaj podczas tego spaceru. Wystarczy kółkiem objechać tą wiochę i już się jest z Żoliborza na Woli, a już potem dalej jeszcze kawałek już się jest nieomal na Pradze Południe. Czyli to jest taka wiocha, no. Słuchaj. Jak się patrzy, to nic nie jedzie. Dzisiaj też przy Dworcu Zachodnim tak stanąć, popatrzeć się, co tam z tego Blue City jedzie. Nic nie jedzie. Ciemno. A jak w korkach stoją, no to stoją. Też nic nie jedzie. Ludzie porobieni w bezdomnych, w mieszkających na ulicach, proszę ciebie. Tak. No. I łyso było, bo muszę ci powiedzieć, że tak. Bardzo mało było osób na spacerach. Mimo tej pięknej pogody, na Żoliborzu tam w ogóle nikogo nie było i potem tutaj na Woli ja też szedłem na Ochocie, przepraszam, nie na Woli, na Ochocie też chodziłem tutaj taki kawałek spacerem, też nikogo nie było, więc ja się zawsze zastanawiałem się, co ci ludzie robią, gdzie oni są w ogóle, skoro jest takie słońce, nawet starych ludzi nie ma na spacerach, więc co oni siedzą przed tymi telewizorami czy... A widzisz, to wszystko jest inaczej. Teraz to jest, proszę ciebie, Jaśku, taki system żydowsko-katolicki, katolicko-żydowski, że jakby złapali Jezusa, polowali na Jezusa, to by go ugotowali, ale go rzucili na ten pal, wiesz. I tak szukali, żeby kogoś tutaj, wiesz, wykończyć psychicznie, żeby kogoś ośmieszyć, żeby kogoś nabrać, żeby kogoś oszukać, żeby kogoś, wiesz, konia zrobić. To tak. Takie jest nastawienie teraz obecnie ludzkości. Jest. Dla mnie, tak mówiąc między nami, to ten dzień dzisiejszy jest ważniejszy niż ten dzień, powiedzmy, ten co był niedawno, bo ja właśnie bardziej uznaję religię prawosławną jako bardziej prawdziwą niż tą religię, wiesz, tą właśnie. No ale widzisz, mówię ci, że tutaj nie ma tej prawosławnej. W Anglii, Ameryce, Białystok to tak. Ja ci coś powiem. Zawsze jak jest ta Pascha w Białymstoku, zaprasza nas biskup Jakub. I tam różeczkami się trzęsiemy, bijemy, biczujemy się różeczkami. Biskup Jakub zaprasza nas do środka i na jedzenie, przyjęcie są wina. No tak, ale powiedział, że do 5 rano, prawda? Dzisiaj. Słuchaj, nie ma tam czegoś takiego. Tam nie ma, że w nocy śpiewają. W nocy śpiewają po prostu młodzi. Proszę ciebie, ja ci coś powiem. Więc chór Aleksandra Młodzieżowy, to nie dość, że on w niedzielę już o 7:30 na baczność stoi, a ten katedralny od 10:00, to tak samo na Paschę oni w nocy śpiewają. Młodzi. Bo powiedziałeś, że... Tam jest inaczej. Do 5 rano... A tu stare baby przychodzą, żony babciuszek. Podłe wiedźmy takie. Nie podoba mi się to. Tu w Warszawie. A tak czy siak, wszystkim 5 klepki brak i tutaj, mówię ci, nażrą się o 5 rano, potem śpią. No co będzie osoba? Przecież jest dużo wódki. Przecież to jedzenie to jest i wino, i wódka. No to więc o co chodzi? Ja sobie popiję jeszcze tą herbatkę, proszę ciebie, bo takie jakieś mam suchoty w głowie, w gardle suchoty, że sobie tej herbatki popiję swojej, to ona już wystygła właśnie. Proszę Państwa, proszę z Matką Boską zawsze być w zgodzie. Z Matką Boską.
No, herbata jest pyszna. Także właśnie dzisiaj byłem zaskoczony taką pustką. To znaczy w ogóle, jak ja chodziłem po tych różnych zakamarkach, tak zwanych na Żoliborzu, bo mm-hmm. tego nie było, to samo tutaj na Ochocie. Tak. I sobie mm-hmm. tak zastanawiałem się, co oni robią. Czyżby oni siedzieli jeszcze przy telewizorach? Takie było pytanie wewnętrzne. Mhm. Mhm. No, ale co starsi ludzie mają robić? Jeżeli taka oni ładna muszą siedzieć pogoda, przy telewizorach. Właśnie. No. Także wiesz, siedzą. Niech se siedzą. W parku z Karyszewskim są, wiesz, jak to w niedzielę. Mhm. No. Na osą dziadek z wnuczkiem się ganiał, wiesz. Mhm. Ale jak odstawiłeś dym. No o. Ząbki przemyte jeszcze raz, żeby wiesz, już po tych cukrach nic tam nie było. Ale kiedyś to taki nie wiem tak często, a teraz to. I te zęby co sekundę. Ma coś wiesz, żeby. No, także proszę Państwa, Chrystus woskres. Coś, ty tu Warszawa, to wiesz, jakby tak baciuszka na ulicę wyszedł w tej czapie, to by to nie wiedzieli, o co chodzi. Bo tak na wolę tam pojechać, to oni nie mają pojęcia, co to jest cerkiew. Ona jest na cmentarzu ukryta, tam nic nie ma, rozumiesz. Ta Magdalena, to też nie wiedzą, co to jest. Myślą, że to jest jakieś arabskie, jakieś coś, nie wiedzą, co to jest. Katoliczki są takie zakapiorki, że one widzą tylko swojego, wiesz, Florian, Haczaturian. One tylko to widzą. I od tych ząbek, Marek, do Floriana i z powrotem. No. Bardzo mi się nie podoba to, że tam jest puste miejsce. Nie ma tylko pomnika czterech śpiących, dwóch walczących na Placu Wideńskim. No trzeba awanturować się, bo jak nikt nie będzie nic mówił, to zniknie. Wiesz jak to jest. Jak nie ma gdzie kamer, co kto nie mruczy, no to tak tu robią. Jak kto nie widzi, to i zabiorą, ukradną. No. Tam gdzieś tam na tej cerkwi można byłoby postawić, ale cerkiew może by nie chciała, bo to zabiera ten teren trochę. A to jest duże. Tam mogliby, wiesz, ten płot tej cerkwi taki wklęsły zrobić i trochę na cerkwi, trochę na tym, tam mogłoby stać. To wiesz. Albo gdzieś tam zburzyć blok tam z tyłu za cerkwią. Po co to stoi? Tam ten komisariat były, to może nie, ale tam dalej, ale tam jest przejazd. No to dobranoc. Dobranoc, trzy na noc. Bo tak się potem muszę wcześniej obudzić, wiesz, bo ja 2 godziny rozkręcam z rana. No do tych papierosów, ten komputer. Będziecie ciągło. No, to ja wiem. No, bo inaczej się nie da, bo to trzeba próby, zawsze powinieneś próby ten... wiesz, tak zwane próby, albo się zaskoczy, albo nie zaskoczy. To jest takie losowe, rozumiesz? Tak, losowe te paciorki przerzucania, różańca. Musisz to mieć we krwi. Przystosować się do tego różańca, żeby odczepać i odklepać. I losowe. Albo w tę stronę, albo w tamtą mańkę. No i takie przyzwyczajenia trzeba było mieć, bo te zakoniczki wasze, czusowskie kępy, to one mają dobre przyzwyczajenia różańcowe. Tak. A byłem nawet dumny. No. Myśląc o kościele
w dzień Paschy, tak. Ale prawosławie nie wstąpiłem ani nie widziałem nawet zakonnicy, ani księdza. Cały czas, a bardzo dużo kilometrów się przesadzono, ani jednej zakonnicy czarnej diablicy, ani diabła wysłannika księdza katolickiego nie widziałem. Więc byłem dumny, że Bóg mi nie tej koszmaru tego nie dostąpił w tym dniu uroczystym. No i oczywiście w Śródmieściu pełno czarnych ludzi, to znaczy Włochów i Hiszpanów. Zatrzęsienie. Jest to wycieczki młodzieżowe z Hiszpanii i z Włoch. Tak, tak, dużo z Hiszpanii, dużo z Włoch. Tak, 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 tak. No wiesz, tutaj mają dobre ujście właściwie. No, Warszawa jest taka żydowsko-katolicka, wszystkich przyjmie, bo tutaj wiesz. Tak, i mało tego, ceny są dwukrotnie niższe niż w Hiszpanii, we Włoszech, więc to jest dla nich zarobek po prostu. No, nawet jako turyści. Oni tutaj nawet zaoszczędzą. Tak, tak. Tam jest, ceny są dwukrotnie wyższe. Na wszystko. Jakie ceny? Na co? Na wszystko, nawet na żywność. No, to tutaj sobie pójdą do McDonalda, nażrą się i tam nosi. No. Także wiesz, tu jest taki żydowsko-katolicki tak, system, tak, właśnie, ateistyczny. Zgadza się. Tu się przelicza grosz i tu nie ma się zmiłuj, zlituj, tu jest taki, wiesz, jak to się, lichwa. Na lichwę. Tak. Unia Europejska też to wprowadza, proszę ciebie, że ich, nawet ksiądz Rydzyk alarmował, że chcą zniszczyć wiarę. I nawet nie tylko naszego kościoła, ale w ogóle nie dajmy się. No ale niestety. No. Wszystko jest już chytrzejsze od papieża. Gruba baba, tłusta świnia. Proszę ciebie też tu w muzeum. Wiesz, ziemi, tam na skarpie 27, ta gruba, tłusta świnia katolicka, jak się rzuciła tu na ludzi, co nie mieli zaproszeń. I takie świętsze od papieża, wszechwiedząca i ważniejsze od papieża. I to jest, ona sobie źle robi, krzywdę. To jest najgorsze, takie coś, wiesz? Taka, że coś daje do zrozumienia, że o tobie wie więcej niż ty sam. No. Są takie jędze. No, albo chce się dyrektorowi podszyć, podlizać, wiesz, nie wiadomo któremu w kolejności, bo tamtego już dawno nie ma. Są takie jędze. Albo tam na skwerze Hoovera też taka, proszę ciebie, w sraczu baba dziad pracowała, to ten, myśmy z Krzyśkiem przychodzili, to Krzysiek jej wszystkie drobne z tej miseczki zabrał, co ona tam na tym sraczu zarobiła. I potem ona patrzyła, jak ten Breżniew, bo tam wina były jako, ile on lampek, Breżniew mówi, ty zobacz, ta świnia mnie obserwuje, ile ja lampek wypiję. I ja mówię, no żebyś nie 30 lampek wypił, ona pilnuje. Ale podejrzewam, żebyś już drugą lampkę brał, to by już była. Coś wrzeszczała do tych babek, do tych kelnerek, bo ona przecież najważniejsza jest, bo ona jest kierowniczką, taka baba dziad, gruba, tłusta, jędza, głupio chytra, najmądrzejsza, salceson warszawski. No takie tu są. Ale już one tam nie rządzą, już jakoś, tak ja mówiłam, że sama sobie podcina gałąź, na której siedzi. Po co to robić? Takie coś. Bądź z ludźmi no, w zgodzie. A jutro nie masz zapłacić za tylko za te przelewy, kiedy masz? Nie, dopiero 24. A, to nie. No, żebyś nie przegapił. Bo to tak może być, że taki tak rozanielony, wiesz, rozochocony, leci. No na razie, dobranoc. No na razie, dobrze. Dobranoc, siebo charosze, bo siebieckowe zarówno, jak obkaskowa, do ugodnicja. No.
Nie, nie, ja do cerkwi nie chodzę teraz, bo człowiek wypadł z tego rytmu i po prostu, wiesz, to też jest jakaś dewocja, ale taka lepsza, wiesz, lepsza. U nas była u świadków taka Nacia tutaj z Międzyborskiej, to też ona mówiła, że ona śpiewała w chórze, bo ona wie, że ja tak ładnie śpiewam i ten chór prowadzę tu zborowy. I ona mówi, że ona śpiewała w chórze i bardzo była niezadowolona, bo się cały czas kłócili. No przecież to kiedy ona w tym chórze była 100 lat temu, skoro ona już nie miała w domu fortepian, taka, no, jakiegoś męża, muzyka miała. No, bardzo taka muzykalna siostra, Nacia. Bardzo miła. Taka wrażliwa, jak ktoś coś skłamie czy coś, to ona alarmuje. Tak. Nie, 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 musimy być prawdziwi, nie możemy kłamać. No, Nacia. Wrażliwa, zaraz płakała. Poszła do braci, jak coś to się poskarżyć. Nie, nie można tu się oszukiwać. Nacia, ona mnie kilka razy, ona do domu zapraszała, wiesz, pionierów, pionierki, no bo myśmy razem głosili, ona sama nie pójdzie, bo ona nie umie mówić tak, wiesz, sama do ludzi, no to z pionierką młodą, z pionierem młodym, misjonarzem, czy na tym podróżującym. To ona wtedy jak ryba w wodzie. I ona zawsze kanapeczki miała ze sobą, wiesz, dla pionierów, bo ona zawsze robiła kanapę. Tak jest siostry kochane, gościnne. Takie, wiesz, nawet na odległość, a zawsze coś miała. Ja mówię, siostro, nie potrzeba, siostro, naprawdę, uspokój się. Nie, ona musiała tam. Na Międzyborskiej też. I tak, pięknego wnuka miała. O, jaki piękny wnuk. No, dziękujemy, Panie Boże wielki, zapłać tej Naci, żeby ona z martwych wstała w Królestwie Bożym i żeby żyła tu w raju na ziemi. Przyszłość. O masz. Kropkę nad i dziękujemy.